przez niemal 75 lat lista 10 najbardziej poszukiwanych przestępców FBI pomogła schwytać niektórych z najniebezpieczniejszych kryminalistów w kraju. Co sprawia, że ta lista jest wyjątkowa? Znajdują się na niej wyłącznie przestępcy, których FBI uważa za szczególnie poważne zagrożenie dla społeczeństwa. Aby się na nią dostać, musisz zrobić coś naprawdę okropnego lub mieć bardzo długą historię poważnych przestępstw. Historia tej listy sięga 1949 roku, kiedy to reporter poprosił FBI o wypisanie 10 najtwardszych przestępców, których próbowali złapać, aby mogli poprosić społeczeństwo o pomoc. Po uzyskaniu listy, reporter opublikował zdjęcia kryminalistów na pierwszej stronie Washington Daily News, a reszta to już historia. Od tego czasu FBI udało się schwytać prawie 500 poszukiwanych zbiegów dzięki wskazówkom od społeczeństwa. Napisz komentarz FBI i zostaw łapkę w górę, żeby zasięgi filmu nie zostały ograniczone przez kontrowersyjny temat, a ja ci przypnę serduszko. Alejandro Rosales Castillo. Castillo, najmłodszy podejrzany na liście najbardziej poszukiwanych, 26-letni Alejandro Rosales Castillo jest na radarze FBI od ponad 8 lat. W 2016 roku zastrzelił swoją koleżankę z pracy, Sandy Lee, w zalesionym obszarze w hrabstwie Caris w Karolinie Północnej. Kilka dni później samochód ofiary został znaleziony na dworcu autobusowym w Phoenix w Arizonie. Jak później ustaliły władze, w sprawę było zaangażowanych kilka osób z głównymi postaciami będącymi ofiarą, kobietą o imieniu Amia Fer i samym Alejandro, którzy wszyscy pracowali razem w restauracji w Charlotte. Podczas śledztwa policja dowiedziała się, że Sandy Lee i Alejandro krótko się spotykali, a po ich rozstaniu Castillo zaczął spotykać się z inną współpracownicą, Amia Easter. Według dokumentów sądowych Sandy Lee najwyraźniej pożyczyła trochę pieniędzy Alejandro, a 9 sierpnia tego roku wysłał jej wiadomość, by spotkała się z nim na stacji Quick Trip przy Eastway Drive w Charlotte, twierdząc, że zamierza jej oddać dług. Niepokojąco to wtedy Castillo zdecydował się ją obrabować z bronią w ręku, odebrać jej życie i uciec dla Meksyku. Na przerażającym nagraniu z CCTV, które później zostało opublikowane przez władze, podejrzany jest widziany przekraczający granicę Meksyku przez Nogales w Arizonie wraz ze swoją dziewczyną Amia. Kilka miesięcy później, tego samego roku, Amia zgłosiła się dla władz w Meksyku i została oskarżona o współudział po fakcie morderstwa oraz kradzież pojazdu mechanicznego. Na podstawie jej zeznań ona i Alejandro przebywali u kuzyna zabójcy. W pewnym momencie Castillo ponownie zniknął bez wyjaśnienia i wtedy zdecydowała się zgłosić dla władz. Na rok 2024 FBI nie ma żadnych dalszych wskazówek, które mogłyby doprowadzić dla aresztowania Castillo. W tej chwili wszystko, co wiedzą, to że prawdopodobnie nadal mieszka w Meksyku. Ostatni raz, gdy go widziano, miał krótko przycięte włosy wygolone po bokach, ale to właściwie wszystko, na czym mogą się oprzeć. Na dzień dzisiejszy nadal jest oferowana nagroda w wysokości 4 milionów dolarów za jego aresztowanie, ale nie ma żadnych dalszych aktualizacji w jego sprawie. Vitellom Innocent. Jako przywódca jednego z największych i najbardziej brutalnych gangów przestępczych w Haiti, Krasbarie, Vitellom Innocent, nie daj się zwieść jego nazwisku, nie jest on niewinny, terroryzuje region od lat, zdobywając miejsce na liście najbardziej poszukiwanych FBI za swoją rolę w serii brutalnych porwań i morderstw. W październiku 2021 roku współpracował ze znanym gangiem 400 Mawozo, aby przeprowadzić głośne porwanie 17 chrześcijańskich misjonarzy w Haiti. Co gorsza, 5 z ofiar porwania to dzieci. Jedno z nich miało zaledwie 8 miesięcy. Przetrzymywani na muszce, zakładnicy byli więzieni przez 2 miesiące, podczas gdy gangi żądały okupów w wysokości miliona dolarów za każdego z nich. Dopiero po tym, jak anonimowy darczyńca zapłacił nieujawnioną sumę dla Krasę, Barię i 400 Mawozo, misjonarze zostali w końcu uwolnieni. Zgodnie z dokumentami sądowymi, Innocent i jego załoga wydali pieniądze z okupu na broń. W tym samym roku prezydent Haiti został zamordowany, co spowodowało, że wpływy Innocenta gwałtownie wzrosły w chaosie, który ogarnął kraj po zamachu.
Kraze Bari, zdobyło nowe terytoria i szybko powiększyło swoje szeregi, szybciej niż policja była w stanie to śledzić. W 2023 roku gang liczył szacunkowo 600 członków, z których wielu to młode dzieci zmuszone do służby w organizacji przestępczej Innocenta. Prawie dokładnie rok po porwaniu misjonarzy, Kraze Bari porwało dwóch obywateli USA na polecenie Innocenta, Marie-Odette Franklin i Jean Franklin. Niestety jedna z ofiar nie przeżyła, podczas gdy druga była przetrzymywana za okup w wysokości 300 tysięcy dolarów. Jakoś Innocent nadal pozostaje na wolności. W kwietniu 2024 roku CNN opublikowało wywiad, w którym Innocent bezczelnie pokazał swój luksusowy dom, który rzuca się w oczy w otaczającej go skrajnej biedzie. Otoczony złoconymi kanapami i fotelami, Innocent wyjaśnił reporterowi, jak doszedł do władzy. W wywiadzie bezwstydnie obwiniał korupcję Haiti o polityków kraju, odmawiając wzięcia odpowiedzialności za własne czyny. Co ciekawe, twierdził również, że zanim został przywódcą Kraze Bari, posiadał kilka legalnych biznesów, w tym hotel i firmę wynajmu samochodów, ale powiedział, że jego firmy zostały zniszczone przez rząd. Według wielu analityków kryminalnych, Innocent był kiedyś aktywistą politycznym, zanim zwrócił się ku brutalnej przestępczości, aby zmaksymalizować swoje wpływy. W USA Innocent jest poszukiwany przez FBI za niesamowicie długą listę przestępstw, w tym porwania dla okupu, kradzieże, morderstwa, napaści, kradzieże pojazdów i niszczenie mienia. Oferowana jest nagroda w wysokości 2 milionów dolarów za informacje prowadzące dla jego aresztowania, ale z potężnymi koneksjami i uzbrojonym gangiem będzie bardzo trudno postawić go przed wymiarem sprawiedliwości. Omar Alexander Cardas. W 2019 roku FBI opublikowało dwa niepokojące nagrania. Jedno pokazujące mężczyznę wchodzącego, a drugie uciekającego z centrum handlowego 15 sierpnia. Mężczyzną widocznym na filmie jest 29-letni Omar Alexander Cardas. Możemy śmiało powiedzieć, że w czasie między tymi dwoma nagraniami nie poszedł on na zakupy. Po zniknięciu z pola widzenia kamery, Omar podszedł dla mężczyzny stojącego przed salonem fryzjerskim Hair Icon w centrum handlowym na świeżym powietrzu i oddał kilka strzałów z półautomatycznego pistoletu w jego głowę, zabijając go natychmiast. Bezpośrednio po dokonaniu zbrodni Omar uciekł z miejsca zdarzenia krótko po godzinie 16, co można zobaczyć na niepokojącym nagraniu FBI. Podejrzewany członek gangu Pier Street w Los Angeles, często znany pod pseudonimem Omar, jest podejrzewany o ucieczkę dla Meksyku, aby szukać schronienia wśród swoich krewnych. We wrześniu 2021 roku wydano federalny nakaz aresztowania podejrzanego po tym, jak został oskarżony o morderstwo i bezprawną ucieczkę przed wymiarem sprawiedliwości, dzięki czemu trafił na listę najbardziej poszukiwanych. Mimo że popełnił brutalną zbrodnię praktycznie w biały dzień i nie unikał kamer, policja zdaje się wiedzieć zaskakująco niewiele o Omarze. Jedyne co o nim wiedzą, to że waży około 300 funtów, nosi grube okulary korekcyjne, ma przynajmniej jeden tatuaż i jest uważany za uzbrojonego i niebezpiecznego, co samo w sobie nie wystarcza dla wytropienia przestępcy, który przekroczył granice międzynarodowe, aby uniknąć ścigania. Z czasem, miejmy nadzieję, pojawi się więcej informacji prowadzących dla jego potencjalnej ekstradycji i aresztowania, ale na razie wygląda na to, że Omar pozostanie jednym z najbardziej poszukiwanych przestępców. Badish Kumar Shaten. 12 kwietnia 2015 roku kamera CCTV uchwyciła dwóch pracowników Dunkin' Donuts, mężczyznę i kobietę, idących w kierunku tylnego pomieszczenia sklepu około godziny 9.30 wieczorem, po czym zniknęli z pola widzenia. Kilka sekund później mężczyzna wraca w zasięg kamery, a wydaje się, że nic nadzwyczajnego się nie wydarzyło w czasie, który minął między tymi dwoma ujęciami. Kilka minut później klienci zaalarmowali policję, gdy nie zobaczyli żadnych pracowników w sklepie i wtedy funkcjonariusze odkryli coś przerażającego. Na podłodze tylnego pomieszczenia sklepu leżała bez życia indyjska kobieta o imieniu Peak, która została pobita na śmierć przez mężczyznę z nagrania.
Jak później ujawniono, mężczyzną, który odebrał życie Peak, był jej mąż, Badrish Kumar. Jak dowiedziały się władze, para przechodziła serię poważnych kłótni w miesiącach poprzedzających ten dzień. Według dokumentów sądowych, wizy obojga miały wygasnąć za kilka tygodni. Peak chciała wrócić dla Indii, ale Badrish Kumar chciał zostać w USA i wygląda na to, że nie potrafił znaleźć lepszego sposobu na wyrażenie swojej frustracji z sytuacji niż brutalne odebranie życia swojej żonie. Po zbrodni Badrish Kumar był ostatnio widziany, jak brał taksówkę z hotelu w New Jersey dla stacji kolejowej w Newark, ale co zrobił potem, to naprawdę zagadka. Aby zwrócić większą uwagę na podejrzanego, który mógłby inaczej ujść bezkarnie, FBI umieściło go na liście najbardziej poszukiwanych. Na dzień dzisiejszy oferowana jest nagroda w wysokości ćwierć miliona dolarów za doprowadzenie podejrzanego przed wymiar sprawiedliwości, ale prawie 10 lat po zbrodni wygląda na to, że to nie nastąpi w najbliższym czasie. Julan Adonai Archaga Karias. W latach 80. powstał gang znany jako Mara Salvatrucha, mający chronić salwadorskich imigrantów przed innymi gangami w okolicach Los Angeles. Kilka dekad później Mara, znana również jako MS-13, stała się jedną z najbardziej brutalnych i gwałtownych organizacji przestępczych na świecie. Obecnie MS-13 ma silną obecność w Salwadorze, Gwatemali, Hondurasie, Meksyku, USA, Kanadzie, a nawet w Hiszpanii. Zajmują się wszelkiego rodzaju działalnością przestępczą, od handlu narkotykami, przez handel ludźmi, wymuszenia, morderstwa, po pranie brudnych pieniędzy, często używając skrajnej przemocy, aby utrzymać swoje wpływy i kontrolę. Przez wiele lat mężczyzna o imieniu Julan Adonai Archaga Karias działał jako szef działalności przestępczej MS-13 w Hondurasie, zapewniając wsparcie i zasoby dla gangów w Ameryce Środkowej i USA, dostarczając broń palną, narkotyki i mnóstwo gotówki. Często operując pod pseudonimem Porky, Julan jest poszukiwany przez FBI za przemyt wielotonowych ładunków narkotyków przez Honduras dla USA oraz za zabójstwa kilku członków rywalizujących gangów. Wśród barwnych zarzutów kryminalnych Porkiego znajdziemy wszystko, od morderstwa, przez wymuszenia, spisek dla importu narkotyków, po posiadanie karabinów maszynowych. Mimo że waży zaledwie około 160 funtów, Julan jest uważany za jednego z najpotężniejszych ludzi w Hondurasie, ponieważ gang MS-13 trzyma kraj w żelaznym uścisku od lat. Najbardziej szokującą częścią tej historii jest to, że w pewnym momencie Porky został już zatrzymany przez władze honduraskie i nawet przewieziony dla sądu na przesłuchanie w sprawie zarzutów o zamordowanie dwóch honduraskich prokuratorów. Jednak podczas przesłuchania 20 uzbrojonych mężczyzn, przebranych w takie same stroje jak jednostki policyjne do walki z gangami, weszło dla budynku, eskortując zasłoniętego podejrzanego i nagle otworzyło ogień do strażników. W ciągu zaledwie kilku sekund mężczyźni obezwładnili strażników i bezpiecznie wyprowadzili Porkiego z sądu, zabijając przy tym czterech policjantów. Z oczywistych powodów Porky jest uważany za uzbrojonego i niezwykle niebezpiecznego. Ze względu na samą naturę jego zbrodni FBI oferuje 5 milionów dolarów za informacje prowadzące dla jego aresztowania. Jedną z rzeczy, które sprawiają, że niezwykle trudno jest wytropić takiego podejrzanego jak Porky, jest to, że podjął wszelkie możliwe środki, aby pozostać niezauważonym. Chociaż uważa się, że nadal przebywa w Hondurasie, on i jego zespół ochrony używają nie do wyśledzenia numerów z Izraela i Polski, a także podejmuje ekstremalne środki, aby utrzymać swoje miejsce pobytu w tajemnicy, gdy kontaktuje się z rodziną. Chociaż polowanie na Porkiego jest dalekie od zakończenia, prawdopodobnie pozostanie on jednym z najbardziej nieuchwytnych i niebezpiecznych zbiegów na liście najbardziej poszukiwanych FBI przez wiele lat. Ale to nic w porównaniu z tym, co zobaczysz zaraz. Arnaldo Jens. 12 maja 2012 roku Arnaldo Jens i jego żona Austra wybrali się świętować swój ślub w czarnym, czterodrzwiowym Maserati z 2006 roku. Mniej niż 24 godziny po złożeniu przysięgi małżeńskiej Arnaldo zabił swoją żonę nożem w samochodzie, przeciągnął jej ciało do wanny w ich mieszkaniu w Burbank w stanie Illinois i zniknął bez śladu. Kiedy Austra nie wróciła następnego dnia po dzieci dla szkoły, jej rodzina wezwała policję, która znalazła jej zwłoki w sukni ślubnej w wannie.
Natychmiast rozpoczęto ogólnokrajowe poszukiwania Arnaldo, ale podejrzany już dawno uciekł. W trakcie śledztwa okazało się, że Jens skontaktował się z przyjacielem przed ucieczką i powiedział mu: jeśli ktoś będzie pytał, gdzie jestem, powiedz im, że pojechałem do Meksyku. Od tego czasu władze otrzymały wiele wskazówek, że Jens mógł uciec dla Durango lub Alejpus w Meksyku, gdzie prawdopodobnie ukrywa się u członków rodziny. Początkowo oferowano 100 tysięcy dolarów za informacje prowadzące dla jego aresztowania, ale 4 lata po umieszczeniu go na liście najbardziej poszukiwanych FBI zwiększyło nagrodę do ćwierć miliona dolarów. Policja w Burbank stwierdziła, że w ciągu ostatnich 12 lat otrzymała setki wskazówek dotyczących miejsca pobytu Arnaldo, ale żadna z nich nie doprowadziła dla znaczących rezultatów. Po zbrodni śledczy namierzyli jego telefon i ustalili, że podróżował z Chicago dla Tennessee, potem dla Arkansas, a stamtąd dla Hidalgo w Teksasie, bardzo blisko granicy z Meksykiem. Niestety nie byli w stanie ustalić, dokąd udał się później. Policja ujawniła również, że samochód, w którym Arnaldo dokonał swojej okrutnej zbrodni, nigdy nie został odnaleziony. Jeśli podejrzany kiedykolwiek zostanie schwytany, spędzi resztę życia w więzieniu za morderstwo pierwszego stopnia i bezprawną ucieczkę przed wymiarem sprawiedliwości. Jednak biorąc pod uwagę, jak sprawy potoczyły się od czasu jego ostatniego widzenia, jest mało prawdopodobne, że Arnaldo kiedykolwiek zapłaci za swoją ohydną zbrodnię. Zostaw łapkę w górę, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, ponieważ zaraz przejdziemy dla kolejnej ciekawej historii. Wilver Villegas Palomino. Narodowa Armia Wyzwolenia, czyli ELN, to marksistowsko-leninistowska grupa partyzancka w Kolumbii, często określana jako ostatnia prawdziwa partyzantka Kolumbii i jedna z najpotężniejszych organizacji przestępczych w Ameryce Łacińskiej. W ciągu ostatnich kilku lat ELN agresywnie rozszerzyła swoją działalność dla Wenezueli, dzięki czemu Narodowa Armia Wyzwolenia ma teraz ponad 6 tysięcy aktywnych członków. Co ciekawe, przez pierwsze kilka dekad po swoim założeniu grupa skupiała się głównie na porwaniach, wymuszeniach i atakach na infrastrukturę naftową, ale z czasem ELN przestała unikać handlu narkotykami i głęboko zaangażowała się w międzynarodowy handel narkotykami, co zwróciło na nich uwagę FBI. W 2023 roku Wilver Villegas Palomino stał się 530. dodatkiem dla listy najbardziej poszukiwanych FBI na podstawie wielu poważnych zarzutów, od narkoterroryzmu po morderstwo i handel narkotykami. Często działający pod pseudonimem El Hawk, Palomino jest wysoko postawionym członkiem Narodowej Armii Wyzwolenia, który brał udział w 20-letnim spisku mającym na celu dystrybucję narkotyków z Kolumbii dla USA, dzięki czemu w 2020 roku wydano nakaz jego aresztowania. Wilver został również oskarżony o zamordowanie wielu działaczy praw człowieka w Wenezueli i regionie Catatumbo w Kolumbii między 2017 a 2019 rokiem. Ze względu na jego wysoką pozycję i odpowiedzialność za zalewanie ulic Houston i innych głównych miast USA narkotykami, program nagród Departamentu Stanu USA za narkotyki oferuje nagrodę w wysokości do 5 milionów dolarów za informacje prowadzące dla aresztowania Palomino. Na dzień dzisiejszy jego miejsce pobytu jest całkowitą tajemnicą, ale biorąc pod uwagę, że ELN nadzoruje produkcję ponad 200 ton narkotyków, które są później dystrybuowane na całym świecie, w tym oczywiście w USA, ma sens, dlaczego został umieszczony na liście. Donald Eugene Fields. Od 2022 roku Donald Eugene Fields jest poszukiwany przez FBI za rzekomy handel co najmniej jednym dzieckiem w Missouri między 2013 a 2017 rokiem. Według władz Fields zabrał 14-letnią dziewczynę i oferował ją swojemu przyjacielowi Tedowi Sartori Jr. w zamian za gotówkę, samochody, motocykle, wakacje i prezenty świąteczne. Ostatnio znany z zamieszkania w hrabstwie Franklin w Missouri, Fields najwyraźniej przemieszcza się po kraju od 2022 roku, pracując dorywczo jako trimmer drzew i niezależnie sprzedając używane samochody, starając się pozostać niezauważonym. Na podstawie dokumentów sądowych uważa się, że Donald prawdopodobnie wziął więcej niż jedną ofiarę i że może ukrywać się ze swoją dziewczyną Jennifer Oskriks,
która również jest poszukiwana na podstawie nakazu za niepłacenie alimentów na dziecko. Od 2022 roku policja otrzymała wiele wskazówek wskazujących, że Fields spędził trochę czasu w okolicach Tampy, a gdy tylko to usłyszeli, zaczęli umieszczać reklamy na Facebooku z jego twarzą na plakacie najbardziej poszukiwanych, prosząc o pomoc społeczeństwa w jego zlokalizowaniu. Niestety, prawdopodobnie wtedy Fields już uciekł dla Sylli w Missouri. FBI umieściło również duże billboardy z twarzą Fieldsa w miastach, w których wiadomo, że podróżuje, ale jak dotąd wydaje się, że udało mu się pozostać o krok przed policją. Wcześniej, w 2024 roku, Sartori, partner Fieldsa w zbrodni, przyznał się do zarzutów i może stanąć przed 30-letnim wyrokiem więzienia. Będzie również musiał zapłacić 225 tysięcy dolarów odszkodowania dla swojej ofiary. Na podstawie dokumentów sądowych zostanie oficjalnie skazany na początku listopada 2024 roku. Według opisu FBI, Fields ma wiele blizn na ciele, a także tatuaż w formie tribal na prawym ramieniu. Przy tak dużym wysiłku ze strony FBI, aby upublicznić twarz tego człowieka, miejmy nadzieję, że pewnego dnia zostanie rozpoznany przez kogoś i szybko przekazany władzom, ale na razie policja wezwała społeczeństwo, aby uważać go za uzbrojonego i niebezpiecznego. Zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Alexis Flores. Pewnego pozornie spokojnego popołudnia w lipcu, 5-letnia Ariana de Jesus bawiła się na ulicy w Filadelfii ze swoją siostrą i przyjaciółmi, gdy jej mama wyszła na krótkie zakupy. Kiedy jej mama wróciła, zaczęła przeżywać najgorszy koszmar każdego rodzica. Ariana została porwana przez podejrzanego mężczyznę. Natychmiast zgłosiła jej zaginięcie, co wywołało poszukiwania dziewczynki na terenie całego miasta. W desperackim wysiłku, aby zwrócić większą uwagę na zaginięcie, rodzina i przyjaciele Ariany pokryli każdą ścianę, latarnię i znak stopu ulotkami i plakatami z informacją o zaginionej, ale nikt nie miał pojęcia, co się stało z małą dziewczynką. Niestety, po kilku tygodniach poszukiwań policja znalazła ją nieżywą w piwnicy opuszczonego budynku mieszkalnego, zaledwie kilka przecznic od miejsca, w którym została porwana. Niepokojąco, władze znalazły również koszulkę z wyrazistym politycznym logo na miejscu zbrodni, którą dedukowali, że należy dla podejrzanego. Podczas śledztwa mężczyzna zgłosił się, stwierdzając, że jest pewien, iż koszulka należała dla faceta, którego znał tylko jako Carlosa, włóczęgę, którego kiedyś zatrudnił jako złotą rączkę. Niestety, mimo obiecującego tropu, sprawa oziębła na kilka lat, pozostawiając rodzinę Ariany zdruzgotaną i zdezorientowaną. Dopiero w 2007 roku władze były w stanie ponownie przeanalizować koszulkę dzięki najnowszym osiągnięciom technologii DNA, a to, co znaleźli, na zawsze zmieniło bieg śledztwa. DNA na koszulce idealnie pasowało dla mężczyzny o imieniu Alexis Flores, który został aresztowany w Arizonie w 2002 roku za kradzież sklepową i w 2004 roku za fałszerstwo. Niestety, w momencie, gdy jego DNA zostało powiązane ze zbrodnią, został już deportowany dla Hondurasu kilka lat wcześniej za inne, mniej poważne przestępstwa. Jak później odkryła policja, odnalezienie Alexisa Floresa miało być znacznie trudniejsze niż początkowo sądzili. W trakcie swojej barwnej kariery kryminalnej Alexis podawał wiele fałszywych dat urodzenia i nazwisk. Pomimo jego umieszczenia na liście najbardziej poszukiwanych, jedyne, co FBI naprawdę o nim wie, to że ma około 5 stóp i 4 cale wzrostu, waży 130 funtów i ma widoczne blizny na czole i prawym policzku. Ze względu na swoje zbrodnie jest oczywiście również uważany za uzbrojonego i niezwykle niebezpiecznego. Z nagrodą w wysokości 4 milionów dolarów za jego głowę za przestępstwa porwania i morderstwa można by pomyśleć, że ktoś zgłosiłby informację o tym człowieku, ale 24 lata po zbrodni Alexis pozostaje nieodnaleziony. Róża Ignatowa. W 2016 roku bułgarska przedsiębiorczyni Róża Ignatowa wystąpiła na scenie w pięknej czerwonej sukni podczas wydarzenia Coin Rush Global w Wembley w Londynie, aby opowiedzieć o swojej wizji przyszłości jej firmy kryptowalutowej OneCoin. Podczas prezentacji twierdziła, że w ciągu 2 lat wszyscy zapomną o Bitcoinie, a OneCoin zdominuje świat kryptowalut jako jedyna prawdziwa kryptowaluta.
trudno wyobrazić sobie, że którykolwiek z jej podekscytowanych, oklaskujących inwestorów wiedział, że wkraczają w to, co później zostało opisane przez New York Times jako jedno z największych oszustw w historii. Przez kilka lat Rouge, znana również jako królowa kryptowalut, obiecywała swoim nabywcom pięciokrotny, a nawet dziesięciokrotny zwrot z inwestycji w OneCoin. Normalnie tego rodzaju twierdzenia są natychmiastowym czerwonym flagiem, ale ponieważ cały świat spieszył się, by wejść w akcję kryptowalutową, mnóstwo inwestorów skorzystało z okazji bez zastanowienia, co skutkowało masowym szałem zakupów OneCoin. Między 2014 a 2016 rokiem OneCoin zebrał ponad 4 miliardy dolarów od niczego nie podejrzewających inwestorów z ponad 50 milionami dolarów pochodzącymi od inwestorów z USA. Jak dowiedzieli się inwestorzy, gdy kupili OneCoin, firma była w zasadzie piramidą finansową, w której byli nagradzani za rekrutowanie swoich przyjaciół do zakupu, a przez pewien czas podejrzany model marketingu wielopoziomowego wydawał się działać dla Rouge. Jednak w 2016 roku wielu jej inwestorów zaczęło narzekać, że naprawdę mają trudności ze sprzedażą swoich OneCoinów i nie widzą, jak kiedykolwiek odzyskają swoje inwestycje. W sieci zaczęły krążyć informacje, że OneCoin to oszustwo, co przyciągnęło uwagę mediów oraz federalnych śledczych. Niestety było już wtedy trochę za późno. Mniej niż półtora roku po prezentacji w Wembley Rouge wsiadła do samolotu z Bułgarii dla Grecji i nigdy więcej jej nie widziano. Niepokojąco podczas śledztwa wyciekło kilka naprawdę pokręconych e-maili napisanych przez Rouge, w których królowa kryptowalut jasno dawała do zrozumienia, że od samego początku wiedziała, że oszukuje ludzi z ich ciężko zarobionych pieniędzy. W niektórych ze swoich e-maili przyznała, że firma w rzeczywistości nie wydobywa żadnych monet, że jej moneta to śmieć i że jej inwestorzy są idiotami za to, że jej ufają. W jednym ze swoich e-maili zaproponowała strategię wyjścia swojemu partnerowi, Karlowi Greenwoodowi, która polegała na zabraniu pieniędzy, ucieczce i obwinieniu kogoś innego za całą sprawę. Podczas śledztwa Karl przyznał się do winy w sprawie oszustwa telekomunikacyjnego i spisku w celu prania pieniędzy, za co został skazany na 20 lat więzienia. Jak później ujawniono, FBI śledziło Rouge na długo przed tym, jak uciekła z Bułgarii, nawet rekrutując jej amerykańskiego chłopaka, by zbadał dla nich praktyki jej firmy. Po poznaniu jej niezwykle podejrzanych praktyk biznesowych i jej wielkiego planu kradzieży miliardów dolarów od inwestorów na całym świecie, została oskarżona o oszustwo telekomunikacyjne, pranie pieniędzy i oszustwo papierów wartościowych. To szybko zapewniło jej miejsce na liście najbardziej poszukiwanych FBI, stając się dopiero 11. kobietą, która zdobyła to wyróżnienie. Zaglądając w jej przeszłość, aby znaleźć wskazówki co do tego, co mogło wpłynąć na Rouge, by zrobiła coś tak nikczemnego, federalni śledczy znaleźli kilka dość interesujących rzeczy. Okazało się, że Rouge Beagle władała 4 językami. Była niezwykle inteligentna, kiedyś pracowała w wysoko notowanej firmie konsultingowej i od bardzo młodego wieku była obsesyjnie zainteresowana modą i utrzymywaniem swojego wizerunku. Dopiero z perspektywy czasu prokuratorzy byli w stanie wyraźnie zobaczyć, jak wykorzystała wszystkie te cechy do realizacji swoich złowrogich planów. Niestety, nie wygląda na to, że FBI znajdzie ją w najbliższym czasie. Krążą pogłoski, że po ucieczce z kraju królowa kryptowalut mogła drastycznie zmienić swój wygląd za pomocą operacji plastycznych i uważa się, że podróżuje z uzbrojonymi ochroniarzami przez cały czas. Niepokojąco pojawiło się również kilka oskarżeń, że została zamordowana przez wspólnika, ale nie zostało to udowodnione. Jeśli nadal żyje, FBI podejrzewa, że Rouge podróżuje na niemieckim paszporcie dla Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Bułgarii, Niemiec, Rosji, Grecji i wielu krajów Europy Wschodniej. Biorąc pod uwagę, jak nieuchwytna była od czasu jej zniknięcia prawie 8 lat temu, jest mało prawdopodobne, że FBI kiedykolwiek dowie się, co stało się z Rouge Ignatową po dokonaniu jednego z największych oszustw finansowych w historii –